Audycja powstała z okazji obchodów 100-lecia włączenia Działdowa do Polski. Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś spotykamy się w audycji z okazji 100-lecia przyłączenia Działdowa do Polski i jesteśmy w Działdowie właśnie, w Bibliotece Publicznej, w Miejskiej Bibliotece i porozmawiamy z bibliotekarką z Działdowa, Małgorzatą Trąbczyńską. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się po to, ponieważ powstały w Działdowskiej Bibliotece trzy fantastyczne, moim zdaniem, projekty, trzy gry, które można grać na przestrzeni miasta Działdowo. I jedną z autorek, czy autorką tego pomysłu jest pani Małgorzata. Proszę nam powiedzieć, co to za gry? Te gry, które stworzyliśmy w bibliotece, to są takie gry dotyczące historii Działdowa, skierowane do różnych grup wiekowych. Mamy trzy gry. Jedna to Miś Szymon w opałach. Polecamy ją dla zagrania dla rodzin. Potem druga gra to Niezapomniane urodziny Działdowa. Gra dla trochę starszych, bardziej młodzieżowa. I ostatnia dla osób dorosłych, gdzie jest najwięcej zadań, Skrzynia Tajemnic, kolejna zagadka z Działdowem w tle. Trzy gry dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, ale najbardziej interesuje mnie, bo to nie są takie typowe gry. Na czym polega granie miejskie? Jak w to się gra? Jak do tego podejść? Te nasze gry to jest pierwsza taka inicjatywa tutaj w naszym mieście i może część z Państwa słyszała o tym, czym są gry miejskie. To jest takie połączenie ruchu na świeżym powietrzu z nauką, z zabawą i zazwyczaj wygląda to tak, że chodzi taka grupa, jakby taka drużyna po mieście, po różnych punktach miasta, na którym są umieszczone stanowiska i na danym stanowisku można się czegoś dowiedzieć i rozwiązuje się potem zagadki. Tu wygląda to trochę inaczej, ponieważ można zagrać indywidualnie, czyli nie musimy się bać, że możemy się na przykład zarazić jakimiś zarazkami albo innymi dolegliwościami. Mając telefon komórkowy bądź tablet, który posiada system Androida, można sobie pobrać z sklepu aplikację i ta aplikacja Terra Run poprowadzi nas po mieście, tak jakbyśmy chodzili po stanowiskach, ale na stanowisku nie będzie czekała na nas osoba, która będzie nam te rzeczy opowiadała, tylko w aplikacji wyskoczą nam jakieś zadania, które będziemy wykonywać, po czym ona poprowadzi nas dalej, co mamy robić. I to jest taki typ gry miejskiej, taki mobilny, gdzie wykorzystujemy po prostu sprzęt komputerowy, żeby taką grę móc zagrać. Każdy ma telefon, więc każdy może w tę grę zagrać. Terra Run, powtarzam, ta aplikacja tak brzmi, ona jest darmowa oczywiście. Tak, aplikacja jest darmowa, można ją pobrać bezpłatnie z sklepu Play i żeby też ułatwić życie, na naszej stronie internetowej i na koncie naszym na portalu społecznościowym jest plakat i na tym plakacie umieściliśmy kod QR, który można zeskanować i wtedy nam się otworzy strona do pobrania właśnie tej aplikacji. Po czym po ściągnięciu tej aplikacji należy w dolnym menu wybrać przycisk w pobliżu i dzięki usłudze GPS znajdą się te właśnie nasze gry. I wybieramy tę grę, którą chcielibyśmy w tej chwili zagrać. Nie jest to limitowane, w sensie jak ktoś przeszedł raz jedną, to może sobie, nie wiem, za tydzień czy tego samego dnia przejść ją ponownie. I nie mamy też obostrzeń typu, że jeśli ktoś chciałby zagrać, nie wiem, ktoś z młodzieży chciałby zagrać tą grę dla dorosłych, też nie przeszkadza nam to. Są one jakby ogólnodostępne i każdy może w nią zagrać, tylko mamy taką prośbę, żeby wpisywać taką, jak zaczynamy grać w grę, należy wybrać sobie nick, czyli taką nazwę jakby sobie wymyślamy i chcielibyśmy 30 osób pierwszych, które zagrają w nasze gry, nagrodzić. Żeby było nam łatwiej te osoby odnaleźć, to prosilibyśmy o nadanie sobie nicku w postaci numeru karty bibliotecznej. I dzięki temu, dzięki danym, które Państwo przy zapisywaniu się do biblioteki nam udostępniliście, będziemy mogli się skontaktować z takim szczęśliwcem czy szczęśliwczynią i skontaktować się z nią i poinformować o tym, że ona została nagrodzona. Oczywiście będziemy patrzyli na pozytywne odpowiedzi, czyli trzeba też poprawnie udzielić odpowiedzi na pytania i zagadki, które pojawią się w trakcie trwania gier. Czyli czytelnicy będą nagradzani? Tak, oczywiście można też przyjść do biblioteki i się wcześniej zapisać, a jeśli ktoś chciałby zagrać grę, mimo że nie jest czytelnikiem, jest droga wolna, udział w grze jest darmowy, chociaż nie powiem, żeby nagrody nie były jakimś czynnikiem motywującym, żeby wziąć udział w grze, ale mimo wszystko
jeśli ktoś nie czuje takiej chęci, żeby tej nagrody jednak zdobyć, to zapraszamy i tak do udziału, bo zabawa jest na świeżym powietrzu, można się czegoś ciekawego i niestandardowego dowiedzieć o swoim mieście, które codziennie mijamy codziennie takie budynki, jakieś miejsca, które nawet nie wiemy, jakie one kryją w sobie tajemnice i magię. A to ja ze swojej strony, jak ktoś się nazwie Kocham Radio 7, to dostanie nagrodę od redakcji Radia 7. Tylko nam o tym powiedzcie, tak? Bo my nie mamy dostępu do tych informacji. Oczywiście przekażemy taką informację, jak się taki gracz pojawi. Dobrze, przejdźmy teraz do tych gier. No coś nowatorskiego, coś, jak o tym usłyszałem, powiedziałem sobie, że koniecznie zagram i to z siostrzeńcami pójdę na grę dla dzieci, sam pójdę na grę dla młodzieży i na pewno zbadam, jakie zagadki są w tych grach. Chciałbym, żebyśmy po trosze omówili każdą z tych gier. Zaczniemy może od tej dla dzieciaków. Co to za gra? Ile musimy przejść? Jakie zagadki nas czekają? Gry, wszystkie trzy gry mają określoną fabułę. Może ja tutaj powiem o co chodzi z misiem Szymonem. Otóż nie wiem, czy czytelnicy może będą wiedzieli, inne natomiast osoby nie, więc przypomnę, że od niedawna w bibliotece mamy nowego kolegę. Jest to 180-centymetrowy miś Szymon. Okazało się, że zechochliki porwały naszego kolegę. I właśnie fabuła gry polega na tym, że musimy uratować Szymona. Szymon jest w niebezpieczeństwie, porwały go te chochliki i jeśli przejdziemy całą grę, wykonamy wszystkie zadania. Zadania są różnego typu. Może nie chcę za dużo zdradzać, żeby nie ułatwiać, żeby miś został uratowany jednak, ale są to zadania różnego typu. Są po drodze jakieś puzzle do układania, trzeba coś wyszukać, coś policzyć. Trzeba się dobrze przyjrzeć tej przestrzeni miasta, którą mijamy codziennie i to ułatwi przejście całej gry. Potem mamy dla tych poszczególnych grup trochę inne fabuły, na przykład w Niezapomnianych Urodzinach Działdowa przenosimy się w czasie, trwają urodziny Działdowa i nasza gra polega na tym, że gwiazda wieczoru, która ma wystąpić na tym naszym święcie, znika. I właśnie tutaj też jakieś trzeba wykonać zadania, by ta gwiazda wróciła na swoje miejsce, czyli na scenę. Ale nie mogę za dużo zdradzić, żebyście Państwo spróbowali sami i zobaczyli, jaka to jest zabawa. I ostatnia gra dla dorosłych to w dużej mierze nawiązanie do książki, taka moja inspiracja, do książki pani Elżbiety Zakrzewskiej, która napisała książkę Zagadka sprzed lat, powieść w działdowym tle, no i główną bohaterką właśnie tej fabuły jest bohaterka znana z tej książki, pani Eli, przed którą los postawił kolejne zadanie i tam właśnie trzeba pomóc tej Marysi, żeby ona tą zagadkę rozwiązała. Słyszałam, że jest też takie zadanie, żeby ułożyć z puzli twarz burmistrza. Co to za pomysł? Może ja trochę zdradzę. Jest to zadanie, które pojawi nam się, kiedy dojdziemy do zamku. Nie wszyscy wiedzą, że ten nasz zamek, no tak, w jednej części jest muzeum, w drugiej części mamy urząd miasta i w urzędzie miasta właśnie ma swoją siedzibę burmistrz, więc w tym miejscu trzeba się zatrzymać i jest taka układanka i można sobie sprawdzić, jak szybko potrafimy tego burmistrza ułożyć. Ja dałbym radę, twarz burmistrza znam na pamięć. W takim razie skąd ten pomysł, żeby taką fajną, nowatorską grę stworzyć, grę miejską, czy właściwie gry miejskie? Złożyło się na to wiele czynników. Po trosze to chodził nam ten pomysł już od dawna i szukaliśmy narzędzi, żeby móc ją zrobić. No i kiedy sytuacja epidemiologiczna nas zastała w takich warunkach, jakich byliśmy, kiedy biblioteki były zamknięte, mieliśmy taki czas, żeby móc się rozeznać w internetowych sprawach bardziej. No i nawiązałam kontakt z takim wspaniałym człowiekiem, panem Marcinem Zrędą, który udostępnił mi możliwość wykorzystania jego narzędzia i od tego wszystko się zaczęło. On mnie przeszkolił. Na początku to właśnie wyglądało tak, że on mnie nauczył jakby pewne rzeczy, które mogę zrobić lub nie i oddał mi to narzędzie do dyspozycji. Powiedział, że mogę jakby zrobić to, nawet nie miałam limitowanej ilości gier. Ja bym powiedziałam, że na przykład chciałabym zrobić trzy, on powiedział, okej, w porządku, proszę bardzo, może pani robić. I właśnie
tak się czasem zdarza, że ci wspaniali ludzie, którzy cię otaczają, bardzo duże wsparciem są, więc jedna osoba udostępniła mi narzędzie, ktoś inny podsunął pomysł, a może by wykorzystał książkę pani Elizy Krzeskiej. I taki mój pomysł na początku był, żeby to była jednak historia Działdowa, żeby zobaczyć inne oblicze tego miasta. I czasami nie doceniamy tego, co mamy wokół siebie. Jesteśmy niezadowoleni, że a u nas się nic nie dzieje. A jest ta okazja stulecia przyłączenia, myślę, że taką dobrym momentem, żeby spojrzeć na to miasto inaczej. Już jesteśmy przecież, prawa miejskie Działdowo otrzymało w 1344 roku i my tak mało wiemy o tym, co tu się wspaniałego wydarzyło, jacy wielcy królowie tu na naszym zamku przebywali, jakie tu w okolicy wydarzyły się niesamowite wydarzenia. I myślę, że może tą grą ktoś spojrzy na swoje miasto zupełnie inaczej. 600 lat temu ktoś chodził po tych ścieżkach, ktoś jadł obiad w komnacie tego zamku, który się tu znajduje. I o tym warto mówić i o tym warto wiedzieć. Z tego, co się orientuję, jednak ta gra, wiemy, że już można w nią zagrać, ale jest pewien limit. Do kiedy będzie można w nią zagrać, bo tutaj też ta granica istnieje. Tak, gry zostały opublikowane 12 czerwca, to jest piątek po Bożym Ciele i limitujemy udział w grze, można przez całe wakacje do 31 sierpnia. Można grać o każdej porze dnia i nocy, wiemy, że na przykład jak jest upał, no to zachęcamy do wzięcia butelki wody ze sobą i wygodnych butów, ponieważ trzeba pokonać, można na rowerze, można piechotą, jeśli ktoś jest biegaczem, można też przebiec się i te punkty zwiedzić. Długość tych tras, bo tak naprawdę nie powiedzieliśmy jeszcze, dla dzieci? To jest około 6 kilometrów, proszę się nie przerażać, ale tak ustawiliśmy czas grze na 6 godzin, więc można sobie albo na piechotę wolnym tempem, albo na rowerze pokonać tę trasę bez większego wysiłku. Wiem, że nie sami robiliście tę grę, już o jednym pomocniku pani wspomniała. Kto jeszcze jest zaangażowany w ten projekt? Bardzo pomógł nam w tym projekcie pan Marian Udachowski, który jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. To jest taka moja pomoc merytoryczna, bo nie mogę powiedzieć, że historia tutaj powiatu działdowskiego i Działdowa jest mi nieznana, ale jak wiem, że jest taki człowiek, który wie wszystko o historii Podpowie, to człowiek czuje się bezpiecznie. Też takie inspiracje i pomysły czerpałam od zespołu i od moich podpowiadaczy, pani Elizy Krzeskiej i pani Ewy Sodomskiej, bo też pani Ela tutaj, jej książka jest, mocno się opiera ta gra dla dorosłych o książkę pani Eli, wykorzystuje właśnie tam fragmenty. Myślę, że to może państwa zachęcić do zapoznania się z lekturą całej książki, bo niestety całej nie mogłam tam umieścić, tylko fragmenty takie bardzo interesujące, dotyczące niektórych budowli i miejsc w naszym mieście. Proszę państwa, do zobaczenia w takim razie na ulicach Działdowa. Mam nadzieję, że tam się spotkamy grając w te gry. A o tym opowiedziała nam autorka tych gier i bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w Działdowie, pani Małgorzata Trąbczyńska. Dziękuję pani za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich czytelników. I słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Adam Ejnik, to była audycja Gość Radia 7 z okazji stulecia przyłączenia Działdowa do Polski. Audycja powstała z okazji obchodów stulecia włączenia Działdowa do Polski. Radio 7.